Pandemia, potem wojna i kryzys energetyczny, zamieniający się w gospodarczy, nasilające się destabilizacje i niepewność jutra. Jak w tym wszystkim odnajduje się nasza kultura? Czy w trudnych czasach staje się jakimś takim panaceum na rosnącą wrażliwość? Czy też codzienne troski mogą przyćmić kulturę? Właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi w klubie redaktorów, do którego zaprasza Walenty Wojnilo. Na początku przypomnimy wydarzenia minionego tygodnia. Litwa posiada szczegółowy plan powszechnej mobilizacji na wypadek, gdyby zaszła taka potrzeba, zapewnił minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas. Jak podkreślił, działa system powoływania do zasadniczej służby wojskowej oraz ściągania rezerwistów. Wileński Sąd Okręgowy na wniosek prokurator generalnej Nidy Grunskienie wznowił postępowanie cywilne w sprawie decyzji o dopuszczeniu zapisu litery L w litewskich dokumentach. Prokuratura nie ma zamiaru wyjaśniać, czy nazwiska powinny być zapisywane z użyciem nielitewskich liter, czy nie. Chodzi o równość wszystkich obywateli wobec prawa. O prawo do zapisania danych osobowych w dokumentach w ich oryginalnym brzmieniu wystąpił dr Jarosław Wolkanowski. W czerwcu sąd zezwolił na zapis imienia i nazwiska z literą, której nie ma w alfabecie łacińskim. Wizytę w Wilnie złożyła delegacja Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy też zobaczyć kilka instytucji kultury litewskiej na czele z Zamkiem Wielkich Książąt Litewskich, tak aby zapoznać się z działalnością kulturalną i współpracą w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa narodowego Polski i Litwy. Posłowie spotkali się z przedstawicielami władz Litwy, wzięli udział m.in. w otwarciu wystawy plakatów Centrum Kultury Białoruskiej, a także odwiedzili miejsca związane z kulturą polską. Na Litwie rozpoczął się Festiwal Młode Kino Polskie. Polskie filmy przez miesiąc pokazywane będą w Wilnie, Solecznikach, Kownie i Morzejkach. Zostaną zaprezentowane zarówno debiuty polskich reżyserów, jak i dzieła uznanych twórców. Zapraszamy na 5 filmów fabularnych oraz 4 filmy dokumentalne. I będą to filmy dokumentalne, zwłaszcza skupione na bieżących wydarzeniach w naszym regionie. Mam tu na myśli zarówno Ukrainę, jak i Białoruś. A naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj Wojciech Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Witam serdecznie. Edward Kiejzik, dyrektor Pałacu Kultury w Trokach i Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Witam. Oraz Karolina Matuszewska, TVP Wilno. Witam w naszym studiu. I cóż, zaczniemy może od pytania o kondycję. Panie Edwardzie, niedawno mieliście festiwal transmisji, w tej chwili się zaczyna kolejny Monowschód. Jak pan uważa, czy sytuacja w tej chwili jest lepsza niż przed rokiem, gorsza, czy trochę już się odradzamy po pandemii, czy wciąż jest źle? Nie jest źle. Ale bywało lepiej. Bywało lepiej, naprawdę. Ale tak naprawdę no, kultura reaguje, czy teatr reaguje zawsze na to, co się dzieje dookoła. Więc każdy festiwal, który jest, jest takim, jaka jest ogólna sytuacja. Nie jest wesoło, ale zawsze wiadomo, że teatr czy kultura, tak jak piękno jest, zbawi świat. Więc staramy się, żeby trochę odprowadzić uwagę od rzeczy może strasznych. Ale z drugiej strony, żeby z kogoś zbawić, to też ten ktoś musi chcieć być zbawionym, czy nie brakuje odbiorców, bo to jak czasem żartujemy, że w tej chwili już twórców kultury zaraz będziemy mieli więcej niż jej odbiorców. Staramy się, żeby odbiorca też był adekwatny do sytuacji, więc repertuar, który się proponuje się taki, żeby poprzez tę trochę prawdy pokazanie też ludziom trochę rozrywki, żeby odwrócili uwagę i wrócili do codzienności takiej, jaka była kiedyś. Panie Wojciechu, stowarzyszenie akurat niedawno organizowało to swoją taką główną, rozumiem, doroczną konferencję poświęconą tym razem dziedzictwu kulturowemu Wileńszczyzny. Czy jakoś to wszystko w ogóle też wpływa na działalność stowarzyszenia? Jaki wpływ miała, powiedzmy, ta epidemia na nasze życie, to powiedzmy i pozytywny, i negatywny. Tak? Oczywiście negatywny, że nie mogliśmy kilka lat temu zabrać się fizycznie, tak? Ale pozytywnie, że myśmy już przyzwyczailiśmy się do pracy zdalnej. Nauczyliśmy się kontaktować częściej. Teraz możemy w dowolnej chwili rzucić hasło, że zbieramy się i tuż przy monitorach
spotka się. Także to ma i plusy, i minusy. A czy to ma też jakiś wpływ, nie wiem, na popularyzację waszej działalności? Czy takie grono odbiorców jest duże, czy jednak jest to taka trochę impreza w swoim gronie wewnętrznym, raczej skierowana tylko do naukowców? Co się tyczy ostatnich konferencji, to pierwszy dzień konferencji przeprowadzamy w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, tak? I tam są niektóre ograniczenia. Ale drugi dzień w Domu Polskim drugi to już dzień, mogli. Tak. Tak, drugi dzień i zapraszamy, powiedzmy, różne... I co, i przychodzą? Tak, przychodzą. Ze szkoły nauczyciele przychodzą. Oczywiście, jeżeli te tematy są dla nich bardzo, bardzo aktualne. A co wynika z obserwacji dziennikarskich? Karolina jest taką wilnianką z wyboru, ale od wielu lat już obserwuje nasze życie kulturalne, nie tylko polskie, ale i litewskie. Jak właśnie w tej chwili twoim okiem wygląda sytuacja? Mamy to ożywienie, takie odrodzenie popandemiczne, czy raczej wręcz takie napięcie przedkryzysowe i jednak ta kultura wciąż jeszcze jest taka drżąca? Zdecydowanie możemy mówić o takim odrodzeniu, pewnego rodzaju tęsknocie chyba, która wynika właśnie z tego okresu pandemii, kiedy byliśmy zamknięci w domach. I wydawałoby się, że z jednej strony wtedy powstało bardzo dużo wydarzeń online i ta kultura trochę się przeniosła właśnie w taką sferę cyfrową, ale z drugiej strony właśnie czuć taki głód tego wyjścia do człowieka, to o czym tutaj pan Wojciech mówił w kontekście spotkań stowarzyszenia, tak? To myślę, że coś takiego czują widzowie, czują artyści i widać, że na scenach teatralnych, w kinach, na wystawach po prostu są ludzie i myślę, że to nas cieszy, nas tutaj jako ludzi gdzieś tam, dla których ta kultura nie jest rzeczą obojętną, no ale z drugiej strony też stawia te kolejne wyzwania przede wszystkim przed artystami i kuratorami, organizatorami życia kulturalnego. Ważne, żeby zdalność nie zajęła miejsca na spotkanie realne, to jest bardzo ważne. Bo możemy zdalnie pokazać filmy, spektakle, wystawy, możemy fotografie pokazywać, niemniej między sobą rozmowa z człowiekiem oko w oko daje większe efekty. Spotkanie artysty na scenie z widownią daje o wiele lepszy efekt z odbioru, czy spektaklu, czy wydarzenia jakiegokolwiek, niżeli ta praca zdalna i prezentacja dzieł sztuki zdalne, no to trochę takie... Sztuczne to jest dla mnie. Czy nie jest tak, że już w tej chwili mamy jakiś taki trochę podział, nawet wręcz pokoleniowy, że to starsze pokolenie, jeszcze przyzwyczajone do kultury tradycyjnej, właśnie odczuwa taką potrzebę i tęsknotę za tym, a młodsze pokolenie coraz częściej sięga już do internetu i w zasadzie ich potrzeby już ten monitor w domu może zaspokajać? Wydaje mi się, że tutaj... Problemem, że tak powiem, nie jest kwestia wieku, bo tylko raczej takich kompetencji kulturowych i tych potrzeb, prawda? To znaczy, jeżeli ktoś ma potrzebę tego obcowania z kulturą, to będzie korzystał i sam ekran mu po prostu nie wystarczy. I to się dzieje. Właśnie wydaje mi się, że pandemia to pokazała. Oczywiście inną kwestią jest to, czy nas na tę kulturę stać, prawda? Bo jednak inflacja, wojna na Ukrainie też tutaj dołożyła jakieś kolejne piętro do tych naszych możliwości w ogóle korzystania z oferty kulturalnej. No ale to właśnie jest też jakieś kolejne wyzwanie tutaj dla organizatorów tego życia kulturalnego. A jest już odczuwalne to takie właśnie przedkryzysowe napięcie w takich jednostkach, powiedzmy, budżetowych, jak chociażby Pałac Kultury w Trokach, że już oszczędzanie, już rezygnujemy, już... Podcinamy plany na, nie wiem, przyszłość? Jeszcze nie rezygnujemy, ale już podcinamy plany. Dobrze to pan powiedział, więc niestety zaczyna się takie przygotowanie do tego, że trochę mniej, trochę skromniej, co za tym idzie znowu, nie wiadomo, czy będą te podwyżki, które tak naprawdę dla pracowników i działaczy kultury są niezbędne, albowiem są najniższe. Ale wracając do na przykład naszych stowarzyszeń, bo ważną częścią kultury akurat Polaków na Litwie są różne organizacje, takie chociażby jak właśnie Stowarzyszenie Naukowców, które z jednej strony zrzesza tą naszą elitę polską, ale jak wygląda taka działalność codzienna? Czy to Stowarzyszenie Naukowców też w jakiś sposób wychodzi poza tą swoją taką, powiedzmy, część towarzysko-kontaktową, naukową i czy też bierze jakiś aktywny udział w kulturze, czy to właśnie mamy w waszym stowarzyszeniu głównie odbiorców kultury? Na początku zakładaliśmy nasze stowarzyszenie, bo ja byłem wśród tych pierwszych, z tych 14 osób, które założyło te stowarzyszenie. Byłem dopiero 2 lata po obronie pracy doktorskiej w 1989 roku i celem było zapoznać się z Polakami, z naukowcami polskiego pochodzenia. Wtedy głównym celem było właśnie oświata. Założenie, tak, oświata.
założenia, powiedzmy, Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, tak? Teraz następny etap. Pracujemy ze studentami i mamy ponad 80 członków naszego stowarzyszenia. Tak? Ale to nie znaczy, że wszyscy Polacy są w tym, te Polacy no, nie, no zgadzam się, wy jesteście stowarzyszeniem gdzieś tam elitarnym, ale rozumiem, że z waszej perspektywy to już ta elita polska się poszerza. Tak. Ale zatem jest pytanie, czy zatem też rośnie poziom naszej kultury polskiej na Litwie. Właśnie takim zewnętrznym okiem może to najlepiej widać. Czy obserwujesz jakieś zmiany? Czy się zmienia ta kultura, którą właśnie uznajmy za podstawę też nasze tożsamości, tak? Wydaje mi się, że jakby jej podstawa nadal jest silna. To znaczy ta kultura jest bardzo oparta na tej tradycji, tak? Odwoływaniu się do pewnych dawnych wartości. To samo też robią zespoły ludowe, których tutaj jest bardzo, bardzo dużo i one chyba nadal są mocne. To samo robi teatr, który gra na przykład klasykę literatury polskiej. Jakby masa tych rzeczy. Natomiast to, co wydaje mi się szczególnie cenne, potrzebne i warto w to gdzieś inwestować, to jest takie rozwijanie tej współczesnej kultury, bo rosną kolejne pokolenia, które, tak jak wspominaliśmy już a propos też nowych technologii, prawda, one korzystają trochę z innych możliwości, inaczej postrzegają świat. I żeby do tych ludzi też docierać i pokazać im, że kultura to nie jest właśnie tylko to, co jest stateczne, stare, co może im się wydawać nudne czy nieatrakcyjne, ale to jest wszystko, to jest cały świat, w którym my żyjemy tak naprawdę. Czyli żeby tej polskości tak trochę nie zamykać, bo był taki moment, że faktycznie trochę stanęło ten rozwój kultury na takiej obleżonej twierdzy, tak, że tutaj bronimy naszej polskości i kultura jest częścią takim szańcem częstochowskim. Niech on będzie, bo on jest ważny i potrzebny, ale na tym szańcu trzeba budować jakieś nowoczesne kolejne ściany. Przykład taki, że te tradycyjne na przykład Mickiewicza, tak? Nie może być inaczej, niż my to wyobrażamy. No ale mieliśmy akurat teraz wspaniałe występy Teatru Wierszali. No to uważam, jest taki dokładnie, to duży krok do rozwoju. Zgadza się. Akurat odbiorcem było, sala była pełna, co bardzo cieszy, w trokach mówię. Mówiąc o kulturze, nie możemy stawiać takiego znaku, że mamy tylko coś tradycyjnego, takiego właśnie odwołującego się do przeszłości i eksperymenty, tak? Jest cała masa tego środka. Możemy zrobić bardzo dobre przedstawienie, klasyczne, no, otwarte na tych wszystkich podstawowych elementach, ale właśnie chodzi o to, żeby to było dobrze zrobione i trafiało do młodego widza. To nie musi być od razu eksperyment, prawda? Tak. I na przykład te spektakle z Wierszalina myślę, że były takimi... No one już były takim właściwie... One były alternatywą, ale już oswojoną alternatywą. Tak. Jednak odwoływały się do pewnych rzeczy, które kojarzymy. Ta scenografia tego domu, tej chaty. Fantastyczna gra Rafała Gąsowskiego jako Gustawa i potem tak. Konrada. Także to jest coś, z czym myślę, czyli że... Czyli to była taka próba połączenia, wprowadzenia klasyki w takie nowoczesne... Alternatywa klasyki dla współczesnej młodzieży. Ale tu padło też ciekawe sformułowanie, że właśnie jakby potrzebę tej kultury takiej lub innej, no musimy trochę wynieść z domu i tutaj dom, szkoła, nie wiem, zaczynają to jakieś apeli w szkołach. Tu się zaczyna kształtowanie gustu i tego odbiorcy kultury, ale skoro mówimy o rejonie, to posłuchajmy, co na ten temat do powiedzenia ma pani Ania Adamowiczek z okresowego Bujwiskiego Kamuszka z rejonu Wileńskiego. W bieżącej jesieni nie możemy narzekać na brak polskich ofert kulturalnych. Instytut Polski w Wilnie zaprosił na festiwal Młode Kino Polskie. Miłośnicy teatru mogą się szykować do festiwalu Mono Wschód. I nawet prowincja doczekała uczczenia Roku Romantyzmu Polskiego, bo Teatr Wierszalin z Supraśla dotarł nie tylko do Solecznik i Trok, ale nawet do Ejszyszek i Niemęczyna. Czego więc nam brakuje? Może właśnie inicjatywy konsumentów kultury. Chciałoby się też ożywić małe biblioteki i takie nieduże lokalne centra kultury. Jakoś nieczęsto słyszę relacje o spotkaniach z ludźmi kultury i animatorami, które by się odbywały na przykład w Podbrodziu, Podbrzeziu czy na przykład w naszych Bujwicach. Kiedy oglądałam konferencję Stowarzyszenia Naukowców Polaków a propos dotyczącą dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny, bardzo mi się smutno zrobiło, że referat o palmach wileńskich, pewnym symbolu naszej ziemi, przygotowała mila pani z Polski, a nie nasi specjaliści z Wileńszczyzny. Chociaż oni przecież na co dzień stykają się z tym pięknym wytworem sztuki ludowej. Bardzo by się chciało, żeby coraz mniej aktualne stawało się znane powiedzenie Stanisława Jachimowicza. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. No właśnie, czy cała ta kultura musi być tylko w Wilnie? I czy waszym zdaniem w tej chwili to, co tą ofertę kulturalną, jaką mamy dla nas jako Polaków na Litwie, wystarcza, czy jednak, nie wiem, nasze potrzeby czy oczekiwania są większe? Dobrze było zauważono, że musimy rozpowszechniać na rejony wileńskie, tak? I na rejony, czyli wychodzić tak. Poza Wilno też tą kulturę, żeby nie było tak, że tylko jak ktoś chce, to przyjeżdża do Wilna i sobie ma. Tak. My jako stowarzyszenie, znów powiedzmy, ze swojego punktu widzenia, tak, chcielibyśmy, żeby powiedzmy,
szkoły rejonowe zapraszaliby naukowców, tak? Przede wszystkim pokazać, że to są ludzie, którzy utrzymali wykształcenie, tak? Że będąc Polakiem można osiągnąć, można zdobyć wyższe wykształcenie, można zdobyć stopień naukowy, można zająć jakieś, powiedzmy, stanowisko, tak? I tutaj chyba też jest ważna rola, czy ta polska kultura w stanie obecnym jest wystarczająco mocna, żeby stworzyć tą podstawę i umocnić polskość w tym młodym pokoleniu, waszym zdaniem? Po pierwsze, kulturę podstawową wynosi się z domu, już o tym mówiliśmy, prawda? Uważam, że ważny jest bardzo język polski. Sam w sobie poprawny język polski, ten, który my mamy tutaj. Nie mówimy po warszawsku, mówimy po wileńsku. Znamy język rosyjski, mamy język polski jako ojczysty i jest to piękne. I możemy mówić po litewsku i polsku, ale nie po polsko-litewsku. Więc ja uważam, że my mamy perspektywę pokazać polską kulturę poprzez swoją literaturę, poprzez swój język, poprzez swoje teatry, nawet zespoły ludowe. I nie musimy po prostu nie zapomnieć, że jesteśmy obywatelami Litwy, więc szanujemy się nawzajem z kulturą litewską, rosyjską, żydowską, te kultury, powiedzmy, które mamy, ale promujmy swoją kulturę, swój język i na pewno na tym nie przegramy. My mamy szansę. Pani Karolina, a co dzisiaj tworzy podstawę takiej współczesnej kultury, której właśnie potrzebuje tam młodzież, żeby czuć się nowoczesnym Polakiem na Litwie? Powiedziałabym wszystko. Kultura jest przestrzenią, w której my funkcjonujemy, żyjemy. To jest właśnie, jak Edward tutaj bardzo dobrze powiedział, kwestia języka przede wszystkim. Ja oczywiście bardzo wam wszystkim zazdroszczę tego, że wy mówicie z domu właściwie w co najmniej dwóch językach, czasami więcej. Uważam, że to jest ogromna wartość i duży potencjał, tylko trzeba go mądrze zagospodarować. Ale z drugiej strony też myślę, że trzeba się trochę bardziej wsłuchiwać w to, co ta młodzież mówi, czym ona żyje. Bo oczywiście możemy im dawać... A czego ona oczekuje właśnie? Czego ona potrzebuje? Czego może brakuje? To trzeba ich pytać, nie mnie. No bo oni właściwie tego, czego potrzebują, to szukają w kulturze litewskiej, tak? W jakichś, nie wiem, festiwalach, imprezach. Wydaje mi się, że trzeba im pokazać w takim razie, że to samo, czego szukają w tamtych innych kulturach, językowo innych, to samo mogą otrzymać również w tej kulturze. A nie jest tak, że akurat... Czy to jest kwestia doświadczeń, czy to jest kwestia poruszanych tematów? Ja tego nie wiem. To trzeba jakby wysłuchać ich głosu. Bardzo fajne są rzeczy, które robią młodzi ludzie, którzy próbują to robić sami. To znaczy fajnie, że oczywiście są jakieś zespoły na przykład ludowe, tak? I idzie kolejna młodzież i kolejne pokolenie. Tylko, że oni wejdą do tego zespołu i w pewnym momencie, nie wiem, pójdą do pracy, założą rodzinę, odejdą. Ale są też tacy, którzy wychodzą i na przykład z folkloru tworzą folk, tak? Mieliśmy Wilenkę, z której wyrosło folk vibes. To są akurat dobre przykłady. To są bardzo dobre przykłady. Ale ich to tak naprawdę chyba na palcach jednej ręki, jak góra może dwóch policzy. I tak wygląda na to, że ta młodzież dzisiaj, to ona nie znajdując tego, czego potrzebuje albo co ją realizuje w tym polskim środowisku, w naszej polskiej kulturze na Litwie, no to właśnie zaczyna wchodzić w głębi w kulturę, czy to litewską, czy to, nie daj Boże, rosyjską, czy to oby polską. I w tym momencie też zatraca jakieś przywiązanie do tej naszej takiej lokalności. No to właśnie gdzieś trzeba znaleźć ten kompromis. Jeden przykład to jest udział naszych młodych wokalistów z Wileńszczyzny w programie muzycznych Talent Show. Oni szli do litewskiej telewizji, bo po prostu nie mieli własnej oferty. My też trochę jako TVP Wilno im tę ofertę teraz stwarzamy, tak? To jest zarówno program Czas na Przebój, który w całości jest poświęcony polskiej muzyce, to po pierwsze, tam lecą tylko polskie utwory wykonywane przez polskich wykonawców. Dalej, ci wykonawcy idą do The Voice of Poland, tak? I to są tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to są dobre przykłady i takich możliwości i takich trzeba powinno być więcej, i tak? Robić, szukać jak najwięcej. Ja tylko chciałbym powiedzieć też, że szukanie w cudzych kulturach wspaniałości czy lepszości jest czasami błędem naszych na przykład placówek edukacyjnych, szczególnie nauczycieli, którzy poza wykładaniem swojego przedmiotu zapomnieli jeszcze obowiązek samej nazwy nauczyciel. Nauczyciel nie tylko uczy przedmiotu, on jeszcze kształtuje młodą osobę i prowadzi tam, gdzie, no powiedzmy, dokąd prowadzi nauczyciel, tam pójdą uczniowie, prawda? Więc może czasami po prostu szkoły zapominają, że są polskie teatry, polskie zespoły, że jest polska telewizja. Za często słyszymy, że promują na przykład kulturę rosyjską. Niestety to jest prawda. Tak, kontynuując ten temat, pani podała dobry temat do, powiedzmy, pracy doktorskiej, a mianowicie badanie tej polskiej młodzieży, czego oni oczekują, czego oni chcą. Dlatego, że dopóki nie przebadamy, nie zrobimy analizy, nie możemy poczynić następnych kroków. Tak, także dziękuję za dobry temat. Po prostu zaproponujemy dla przyszłych doktorów nauk, czego potrzebuje młodzież właśnie od kultury, żeby przyjęliby właśnie
polską kulturę, a nie powiedzmy rosyjską kulturę. Czy faktycznie jest jakieś środowisko, nie wiem, młodych naukowców, czy nie wiem, macie, nie wiem, może członków, czy właśnie ludzi, którzy kończą studia albo są gdzieś tam na poziomie magisterium czy doktoratu, którzy by się zajmowali właśnie kulturą Polaków na Litwie? Bo tak na tej konferencji to widać było, że nie wiem, nawet to właśnie, jak mówiła pani Ania, o palmach wileńskich, tak, mówili już naukowcy z Polski, a nie nasi miejscowi. Czy to nie jest tak, że z jednej strony nam brakuje trochę tych własnych badaczy, którzy by pochodzili z tego środowiska i mogliby też może inaczej na to naukowo spojrzeć? No, nie czy może akurat dobra okazja zachęcić, nie wiem, widzów, żeby tak, szli w tym kierunku, tak, wybierali te zgoda, kierunki, bo zgoda, tutaj mamy całe pole. Zgoda, trzeba zachęcić, chociaż mamy Gruzewskiego, tak, Gruzewski również był prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, ale nie wiem, czy on ma w swojej ekipie Polaków, bo mamy historyków, mamy polonistów, mamy chemików, prawników, no i tak dalej, ale socjologów. Niestety. Czyli lekarzu ulecz sam siebie, tak, czyli jest jeszcze miejsce na tak, polskich socjologów, którzy by badali nas jako Polaków na Litwie społeczność. I tuż na koniec, bo nasza audycja dobiega końca, to pytanie musiałoby paść. Panie Edwardzie, jak sytuacja z Teatrem Polskim na Pochulance, który stał się teatrem starym? Czy jest szansa na jakieś dalsze zmiany? Czy to już temat zamknięty? Nie, i wy też? Temat nigdy nie zamknięty, zanim ludzie żywi i historia żywa. Czyli zabiegacie nadal o to, żeby tam się zmieniło, żeby ten teatr przestał być rosyjski, nie z nazwy, tylko z ducha? Tak. Tak naprawdę toczą się rozmowy. My dalej trzymamy swoje dokumenty, ciągle składamy, ciągle zmieniamy o statut pewien, który dla nas jest potrzebny. Dalej korzystamy z nazwy, pisząc Wilna Ustena Sys Teatra, spiszemy w nawiasie Teatr na Pochulance lub piszemy Teatr na Pochulance. I dalej tam gramy, to jest tak, najważniejsze. Czyli dalej tam gramy, tak. Dziękuję bardzo i dziękuję naszym widzom. Na zakończenie tradycyjnie mamy dla naszych gości mało co nieco, czyli upominki od Gintarasa Jociusa, który przygotował tutaj portrety na pamiątkę. O, chyba w ten sposób. Dziękuję Państwu. Dziękuję za tą wspaniałą rozmowę o tej kulturze, która mam nadzieję trwa i trwać będzie, ale to też zależy od Państwa, kochani widzowie. Dziękuję za uwagę. Do spotkania za tydzień w kolejnym klubie u redaktorów.